Witam wszystkich, ponownie to jest Biedny, zapraszam was na kolejny odcinek z League of Legends. Dzisiaj będę grał Doombots, czyli tam piekielne, złe boty. Zobaczymy jak mi pójdzie. Za chwilę tam powiem to i owo, ale dajcie mi chwilę, że tak powiem. Dobra, jest to aktualnie piąty poziom, piąta bombka Ziggsa, czyli chyba mogę powiedzieć trzecia, bo piąty poziom i tak będzie dobrze, i tak będzie dobrze. Pierwszy wygrałem, drugi wygrałem, trzeci też wygrałem. Raz byłem, za pierwszym razem nie pamiętam kurde kim byłem, ale potem był Xin w dżungli i teraz znowu Xin w dżungli. Trzy razy grałem, trzy razy wygrałem, mam nadzieję, że i tym razem będzie tak samo. Za pierwszym razem nie grałem oczywiście Xinem, tylko kimś tam na linii, jakimś apekiem, chociaż nie pytam jakim. I szczerze powiedziawszy tam, okej, fajnie było. Za drugim razem znowu, tylko że facet, czy ktoś może iść do dżungli? Ja w wielkim szoku. Dlaczego do dżungli? Przecież nie wypadałoby grać w dżungli, bo naprawdę niełatwo. Aczkolwiek jakoś fajnie poszło. Teraz przed chwilą znowu zagrałem w dżungli i też jakoś poszło. Niestety moje staty nie były wyborne, ale no cóż, to przecież nie chodzi o staty, tylko i wyłącznie po to. Oto, po to, by wygrać linię, tylko i wyłącznie, o nic więcej. Dobra, zobaczymy jak mi pójdzie. Jak sobie widzicie, tu są same apeki, więc Magic Resistance trzeba coś kupić. Banshee, Spirit Visage i tak dalej, i tak dalej. Nie grałem jeszcze przeciwko Blitzowi, Zyrze, jak to woli, i Ziggsowi na tym maksymalnym poziomie trudności. Zobaczymy jak będzie. Mam nadzieję, że będzie zajebiście. Dobra. Pierwszy gang pójdzie na bota. Chociaż nie wiem jak to pójdzie. Jakoś to pójdzie, mam nadzieję. Jakoś to pójdzie. No na topie mam ok, przejebane, nie ma co się oszukiwać. No cóż, bywa i tak. Szczerze powiedziawszy, muszę kupić latarnię, a następnie chyba Banshee kupię. Oczywiście buty, wiadomo, Merkurki, i wtedy zacznie się gra tak naprawdę. I wtedy się dopiero zacznie gra Xinem. Jak tam sobie chłopaki na bocie razem, za chwilę tam wpadam. Dobra, ma ok, jakoś sobie tam radzi elegancko. O Jezus! Przez przypadek wpakowałem w kół. O nie. Dobra, nic się nie stało. Pójdę po rajty i zasuwam na bota. Ajajaj, popieprzyło mi się. Oho, ile ty grabów. Co się dzieje? Co się dzieje? Dawaj, Ksimu. A no ta, przecież ja nie mam E wpakowany. Tak przychodzę obok tego w wielkim szoku. Dlaczego nie chcę do niego podbić? Bo tam idę, wpadnę, będę miał najbliżej. Zobaczymy. Dobra, zajmiemy się redem i już muszę coś tam skangować. Niestety ja tak czy siak teraz okno programu do nagrywania, czyli wiadomo tam gdzie pokazuje liczbę FPS-ów, czas gry i tak dalej, i tak dalej. Mamy w dolnym rogu, miałem na środku, ale gdy klikałem tam nie widziałem jungle. Więc sami wy się rozumiecie. Dlatego jakoś jakbym nie kupił czegoś. To znaczy nie kupił, bo tutaj nie widzę za bardzo wszystkiego, niestety. Dobra, Ziggs będzie pierwszy. O, pfff. Ja nie musiałem gangować. Dobra, idziemy po golemy. Ja mając taką, a nie inną dżunglę, muszę naprawdę szybko bić się creeps i tak dalej. No, do przewidzenia. Solo top, to jest ciekawe, nie? Ty patrzysz, że co ja wykombinowałem, jakby nie było. Dobra, idziemy na mida. Może coś się zrobi. Zobaczymy. Najważniejsze, że nie mam Morgany, to jest w ogóle jakaś przepieprzona postać. Z taką OP, że w ogóle jestem naprawdę w wielkim szoku. No zobaczcie.
Mal Zahary nie ogarnął chłop. Nie, 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 nie. Zamiast tutaj mi bić, pomóc, spele używać, to on sobie tam laskitowo niepotrzebnie, nie wiem dlaczego. Dobra, dobijmy szósty poziom. O, chyba, że mi tu wilki zjedzą. Nie, dobra, nie zjedzą mnie. Okej, okay, pójdę jeszcze po rajty. No właśnie, w tej chwili na przykład poziomu nie widzę, więc to jest taki, a nie inny problem. Sam nie wiedziałem, gdzie ustawić to okno nagrywania. Szóstego nie wbiję, no dobra. No cóż, padło tutaj. Dobrze czy niedobrze, sam nie wiem, zobaczymy. W innych grach to się nawet sprawdza. Chociaż taki niewygodny patrzysz w róg, bo zazwyczaj patrzymy w górę. No dobra, nic się nie stało. Mam za mało HP, żeby wbić, kurde. Bardzo mi się podoba Tibers Anki. Naprawdę, jak damy to z ogólnie beka. Dobra, kupmy coś takiego, kupmy coś takiego. Kupmy coś takiego, coś takiego, coś takiego, coś takiego. Golemy i top. Golemy i top. Chociaż nie wiem, czy sobie poradzimy. Ale mam Zahar, bardzo sobie fajnie radzi. Aj, sorry, ludziska, że nie było. Wow, elegancko makaj. Sorry, ludziska, że nie było Lola w weekend, tylko Titanfall. Ale po prostu się nie wyrobiłem z nagrywania, więc sami wiecie, rozumiecie. Okej. Okay. Dobra, idziemy sobie po blue. Czyż może ma ok? Przeżyje chłopak. Po prostu chłopak musi przeżyć. Co ma tam kupione, by the way? No właśnie, ma to elegancko. Dawaj, 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 Xi, nie ma co się opieprzeć. Dobra, póki Syndra jest sama, to ja pobiegnę na topa. Chyba, póki jest jeszcze sama. Poinformuję gościa, że jestem. Nie, nie jest sama, dobra. What the fuck? Dobrze. Wow, dobra, uniknąłem, uniknąłem. O, dobrze, mamy kartusa przeciwko sobie. Karma, karma płacze, dobra. Postaram się za chwilę przybyć. Niczego nie obiecuję. Już nie mam hajsu, no dobra, nieważne, nieważne, mam blue, więc nie potrzebuję niebieskiej podkieszek bardzo. Może ktoś będzie chciał blue, nie wiem, karma do spamowania spelami czy coś. No dobra, 2 za 1, 2 za 1 przynajmniej, 1 plus. Mal Zahar, dobra, Mal Zahar, to by mogę dać. To by się może przydać. Dobra, wiadomo, spamować trzeba Uxina. A, coś mi się zacięło przez chwilę. Spamować Uxina trzeba z kół. No, jakiś skill, coś. Ktoś tu jest jeszcze? Nie, tylko syn, karma. Dobra, to ja popędzę sobie po golemy. Bo wiadomo, na 2 na 3, 2 na 2 to taki trochę będzie niesprawiedliwy dla nas. Dobra, potem po Reda skoczę i gang na bota. Zobaczymy, co mi się uda zrobić. Nie, Mal Zahara, dlaczego się oddał jej blue? No ale dobra, no masz tu do midzie. Na midzie polecam wam grać AD Carry. Naprawdę, AD Carry ciśnie na midzie. Potwierdzam, bo osobiście widziałem. Dobra, pędzimy, pędzimy. Tylko wkurzamy to, że jest ciemna mapa. I czasem gówno widać. What the fuck, ile many. Nie, 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 nie. Po prostu kurde, no nie. Na mida nie, nie opłacę się, mam za mało HP. Dobra, dalej będę jungle robił.
Hajs, hajs się musi zgadzać do dwóch zdań. Chyba, żebym użył właśnie potkę i do boju kowboju. Aczkolwiek nie jestem przekonany co do tego. Aj, nie zdążyłem. No tak! Jej pasyw. O mój Boże, nie wiedziałem. Zapomniałem dokładnie nie tyle, co nie widziałem. O Jezus, a ja wbiłem jak ten głupi debil. Z nadzieją, że ją zabijemy. Muszę się postarać bardziej. Kurde, no zapomniałem zupełnie o jej pasywie. I no i niestety taka nie inna sytuacja. Kurde, no bo cię też trochę, no. Gdyby MF-ka była jakoś taka bardziej mobilniejsza, byśmy zabili Ziggsa na spokojnie. Ja rzuciłem się Ambitza, bo był najbliżej. Potem... O, ale Maokai ciśnie tego, wygra jak szmatem, więc elegancja Francja. Może złapę Syntrę. Dobra, użyłem ulti tylko i wyłącznie po to, żeby Magic Resista dostać. Dobra, udało mi się ją zabić, bo tylko i wyłącznie dlatego, że miał HP, mało. Tak to by mi za Chiny Ludowe nie zabił. Dobra, popędzimy sobie na mida. Na bota. Może coś zrobimy z Ziggsa. Ziggsa powinniśmy raczej kurde zabić. Widziałem jak bit się cofał. Dobrze. Dobrze. Jak bombki ma bawią. Bardzo by mnie też interesowało, żeby zagrać jakim botem. Taką postacią, może nie botem. Żeby zagrać taką postacią, jak ma tyle mega super umiejętności. Ciekawe, czy to jest, musiałbym mieć chyba na QWER, by nie starczyło, tak mi się wydaje. No, ale musielibyśmy zobaczyć. Dawaj. Już coś trzeba budować, żeby mnie tak szybko nie zabili. Dobra, po Banshee kupię coś na przebicie Black Livera, ze względu na to, że mam naprawdę dłuższą szybkość ataku. A Black Liver się tak stakuje, im szybciej atakujemy tym... większy damage zabieramy. Wiadomo. Dopiero za 12 sekund ulti, ale... Dobra, nie chciałem zabierać, sam widzicie, tak sobie na spokojnie auto-atakowałem. Ksyn jest bardzo dobrym pusherem, czyli postacią, która naprawdę fajnie pushuje. I polecam wam go, wiadomo, WQ, w szybkość ataku Q działa na wieżę, więc elegancja Francja. Osuń się karma, bo nie będziemy mogli zabić tych minionów z tyłu. A, dobra, inni się tym zajmą, nie ma problemu. Ankani do powstrzymania, niedobrze. Wow. Dobra. O nie. Chopie. I Garen mi z dupy wyskoczył też. Ogólnie mnie bawi Garen. Co on tu robi? Dlaczego? Co? Jak? Dobra, Blue trzeba im podpieprzyć. Dobra, zrobisz... Wilczki, a potem jeszcze się rzucę na White. Wiadomo, muszę wystakować latarnię jak najszybciej, to trzeba wszystko szybko robić. Dalej lecimy. Czy nam idzie z tym Blitzem i Anką? Nie. Odpada.
Malzahar musi sobie jeszcze jakoś poradzić, wytrzymać, przetrzymać to. Ja mam już prawie, ponad, lekko ponad 1500, więc... Więc wypadałoby jeszcze coś kupić. Dobra, elegancko, gdzieś tam na bocie, uwaga, Ziggs. Ziggs praktycznie ma HP. Nie, nie, nie. Myślałem, że Bitt pobiegnie za mną. Ja wszystko z myślą o latarni, szczerze powiedziawszy. Dobra, Blue sobie jeszcze... Aj... Dobra, zwardujmy to. Karma! Nie! Ty głupia, ty nic ze zrobisz! Nie, właśnie o tym mówiłem. Dobra, Banshee, tak? Tak, tak, tak. Noszę się już mnie stać. Dobra, teraz kupię Black Livera, żeby mieć fajny nawet damage, a przebicie, wiadomo. Potem znowu kupię, nie Banshee oczywiście, tylko Spirit Visage. A po Spirit Visage kupię... coś znowu na przebicie. Ło, to mi się bardzo nie podoba. Patrzcie, co jej misiek mi robi. Jaką krzywdę wielką. Ma z milion HP. 2500, dobra, może przesadziłem. A patrzcie, jaki chłopak dumny. Dlaczego w mnie nie działało? Dobrze, shutdown. Klikałem W namiętnie, a to nie pykało, mnie trygało, że musiałem spojrzeć na klawiaturę, wiecie? Dobra, nie ma wieży na mnie, elegancko. Karma, karma chodzi jak na sraczkę, nie powinna. Dobra, pasywa nie ma... Oj, kurde, spaliłem fresha, chciał powiedzieć. No, karma, kotku, zginęłabyś. Maokai 2 na 1, 2, nie, 1 versus 1. To tak elegancko. Dobra, niszczymy tą wieżę i nie zaskamy się. Dobra, nie, jednak nie, jednak nie, jednak nie. Kotku, cofnij się, cofnij się. Na Malzahara, co ten chłopak wyczynia? Tutaj, tutaj. Dobra, golemy się cofną do bazy, mam ponad 1000. Lekko, nie, lekko ponad 1000, trzeba do pomóc na bocie. Dobra, cofamy się. I pomagam na bocie biegiem. Nie ma to, czy tamto. Jak sobie z zwierzami? Tak samo jak oni, więc chyba nie jest tak źle. Więc chyba nie jest tak źle. Kurde, nie jesteśmy jeszcze. Dobra, to nic. Nie, 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 na bota. I'm coming what? Chill out. Ile? 6, ileś to pewnie kosztuje, tak? Czy mniej? Mniej więcej 6, 7, 8. Dobra. Dawać, dawać no. Elegancko, elegancko. To znaczy ja sam to zrobiłem, ale... Ale... To się naprawdę nie ma co cackać ze smokiem i tak dalej, bo nie o to tu chodzi. Naprawdę poszował. On sobie powinien jakoś poradzić na tym midzie, tak mi się wydaje. Muszą sobie poradzić, może inaczej. Więc jak powiedziałem, Ksynia z doskonałym przerem ze względu na Q i W. Q wiadomo działa na wieżę, a W z szybkość ataku. Do tego Q... Aha, aha, aha. Do tego...
Ja bym wpadł pod wieżę chętnie, ale nie wiem, czy to dobry pomysł. Jeżeli on się do mnie w jakiś sposób zbliży. Jeżeli się chłopak do mnie w jakiś sposób. Bo ja mam reda. Nie mam flesza, dobra. Ale mi olał, ale mi olał, ale mi olał. Dobra, ja się cofnę. 11-7, wow! Ale mam szczęście, naprawdę mam duże szczęście. To nie jest skill, wierzcie mi na słowo, to żaden skill, czy nie wiem, jestem jakiś mega zajebisty. Więcej szczęścia niż rozumu, ale... Przynajmniej fajny wynik. Dobra, to nie będzie wcale głupie, jeżeli bym już kupił. Jeżeli tam nam idzie być gorąco, to ja szybko się do niego przebiegnę. Jest gorąco, dobra. Wow! Nie, nic nie zrobimy. Tu czwórka, więc oni muszą puszować. Oni muszą puszować. Ja tu sam mogę pobyć, aczkolwiek nie sądzę, żebym dał jakoś zajebiście radę. Jest odważnie, fajnie. Vager ma pasy w Panteona, no beka. Dlaczego tylko zaatakować nie mogę? Dobre ulti, bardzo dobre ulti. Tam ktoś mnie ciągle bije. Ktoś mnie ciągle bije. Dobra, daliśmy sobie radę jakoś. No gdyby nie ulti MF-ki, to byłoby naprawdę przejebane. No już wiem, dlaczego tego zbicie mogę. Aż zdziwiony, w wielkim szoku, a to przecież jest nie kwiatuszek. Więc dlatego je mogę zbić. A ja w wielkim szoku, co się dzieje. Dobijcie, ludzie. Nie no, więc muszą puszować ludzie, muszą puszować. Musimy puszować. Dobra, elegancja Franca. I tak, i bot też padł, o Jezus. I bot też padł elegancko, naprawdę. I dalej, 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 tu się nie ma co jebać, tu się nie ma co jebać. Dobra, bo chłopak robi mi... Nie mało kuku. Jeszcze blitz, jeszcze blitz, jeszcze blitz. Dobra, ja cofnę się poradę, mam 1500, więc kupię sobie Black Livera na maxa, a następnie Spirit Visage. Jak sam widzicie, to jest full AP team. Trzeba się budować magic, trzeba coś kupić, jakieś coś na nich, coś przeciwko AP, Magic Resist, właśnie. Upadło mi to z głowy, trzeba coś kupić bez dwóch zdań. A ja będę z ksynem, nie mam innego wyjścia, no co innego sprawę, jeżeli się powiedzmy jakimś 100% mapekiem. Malzahar, Karma, tak, no to jest, no nieciekawie, tak? No patrzcie, jakiś Garen, no beka. Dobrze, Karma, poradziłeś sobie elegancko. Double kill, no dobra. Myślałem, że to dla Karma, no słyszałem enemy i się zastanowiłem. Lags. No jak lagi, to lagi, no cóż. O tyle zabawne, że ja mam ani jednej asysty. Beka w chuj. No dobra. Tak, mamy topa. Trzeba zająć się botem, ja tam do niego zmierzam szybciutko. A wiadomo, z redem na czele i z blue, no to mogę dużo zrobić. Potem za chwilę oczywiście puszczę gdzieś tutaj, tak mi się wydaje, potem znowu skoczę po... Dobra, niech się cofnie tam chłopakowi, znowu skoczę po reda, żeby schować przeciwników, jak będę ich ścigał. Na szczęście nie mają Morgany. Patrz, jakie mam dipsy. O Jezus, ja tego nigdy nie zbiję. Do końca życia. Nie!
Wykorzystałem moje W. Gin, suko. Dobra, ja tu patrzę na Maokaja, żebym nie padł. A przynajmniej nie padł za szybko. Mazahara ulti, nie masz. Nie masz nawet many. Nie mogę tego przez chwilę zaatakować. Ale wyrywałem stuna. I ulti poszło? Nie, kół poszło. Dobra, trzeba dalej puszować, już się nie ma co jebać, a MF-ka ładnie. Trzeba w to powchodzić, bo jak ona to odpali. Właśnie o tym mówię. Uuuu. O, ale fail. No Blitz mnie grabnął, Blitz mnie grabnął. Doskoczyłem do niego, ale co z tego? Ale co z tego niestety. Dobra, kupujemy dalej. Tak się bawimy. Chociaż Solari. Nie no, ktoś inny powinien to kupić. Mi się tego nie chce kupować. Tak, więc to nie będzie wcale takie głupie. To już mam, więc elegancja Francja. Dobra, MFK niestety nie poradzi sobie z Anką. Sama na sam, sama na sam. Wyrwała z tunej dupa. Łohoho! Ajajaj, tutaj by się mi przydała jakaś pomoc. Mała Kai wstanie za kilka sekund. Rzuciłbym się na Ankę. Ja się o tym mówię. Dobra, udało się, udało się. Zacząłem dubla. Ona ma mojego double buffa. Ma Kai bardzo mądrze. Teleport. Aaaa! Już, koniec tych slowów. Ja się mówiłem, ona ma mojego. A, i truda magę wejdzie. Dobra, dajcie z W mnie uratował, jakby też nie było. Bo się wchodzi gdziekolwiek, w jakiekolwiek krzaki. To może zaboleć. Dobra, wrócę do bazy, uzupełnię sobie HP i zbiję inhibitor, nie ma innego wyjścia. Akcja jest doskonała, bo jak już wcześniej powtarzałem, aż do pożygu ma truda, ma true damage, ma W, które doskonale działa. Doskonale działa. I to jest finito, jeśli chodzi o item przeciwko magii. Bo wiadomo, nie będę kupował sobie. Jeszcze go nie pamiętam, jak się ten item nazywa. No ale karma, bądź przy mnie. Nie, ale nie aż tak przy mnie. Dobra, jak już się bijemy, to do końca. Wow, dobra, chyba do mojego końca, tak? Nie, 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 nie i nie, i nie. A Zyra dalej żyje, Zyra. No i zginie. Nie, nie zginął. No god damn it. No Zahara, daje dupy, chopie, co ty robisz? Tu by się przydała jakaś postać, chciałem być mobilna, nie o to chodzi. Postać, która no może jakoś jak skupić się na kilku wrogach, na kilku przeciwnikach, nie wiem, Ari, Oriana, Talon nawet, Zed jakoś, tak. Ale nie ma Zahara, no kurde, no nie. No tak, albo właśnie pasywa Nivi, dlatego nie chciała paść. Wredna suka. Dobra, tu ja też pójdę. Tylko się odrodzę, kupię sobie jeszcze jedną potkę. To się może przydać, naprawdę może się przydać. Tylko skoczę jeszcze sobie po blue, wiadomo, cooldowny będę miał mniejsze. A cooldowny na Xena w tym trybie są mega zajebiście przydatne. Wiadomo, co chwilę muszę doskakiwać do nich. Co chwilę skubić. Dobra, ta dwójka chyba styknie, żeby pilnowały bota.
Ach, te slowy, ach, te slowy. Nie, jednak ta trójka chyba nie styknęła. Niestety. Biegniem, biegniem, bo Vegar jest tutaj. Dobra, jebać Vegara. Trudno się mówi, dalej puszujemy. Macie tu Vegara, macie łakomy kąsek. Dalej, W. Szybkość ataku. Dobra, tu sobie muszę odpuścić. Jest za sobą na bota. Na topa, na topa, na topa. No po prostu ten zasięg tych wież. Trzeba by się tu minion jakiś skubym bił i cooldown na W by mi spadł. Dobra. Ja tu zostanę jeszcze przez chwilę, żeby nasze miony miały łatwą, prostą drogę tutaj. Super miony w sumie. Tak, że ma pewnie full HP. Tak. O! Ktoś tu był jeszcze. Czy tylko Vegar? Ja się lekko gubię. Dobra. Ale mieszka z tym, mieszka z tym. Ciśniemy dalej, bo. No, botów. Dobra, w dupie mam twojego stuna. Dlaczego ja biję? Tylko sam. Dalej, 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 dalej. Ja i tak się healuję, co mnie o czym się bawi. Dobra, boty sobie jakoś radzą. O, z Anką lepiej. Ankę, 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 Ankę. Bo, żyje. Ja bym się cofnął. Miałem się zdecydowanie cofnąć po reda. Dobra, zrobię reda i kończymy to. Oni tutaj mogą sobie pobyć. Chociaż ja na ich miejscu bym się cofnął. O to chodzi, żebyśmy wszyscy wrócili. Wiadomo, jeżeli będzie nas piątka, będzie lepiej. Dobra, chociaż nie wiem, czy będziemy stać na Last Whispera, bo to sobie planuję kupić. Zobaczmy, ile kosztuje, bo już nawet nie pamiętam. 2400 chyba. Dobra, nie, 2300. No okej. Nie, te boty muszą coś mieć. Jakieś haki, coś, bo to jest takie zbyt piękne. Zawsze wszystko wiedzą. Dobra, kończmy to już, pany. Bo naprawdę, póki mamy zbite wszystkie inhibitory, nie ma co się jebać. Dobra, Tepa używa. Elegancko. Nie, no mówię. Przeżyła. Bansz się ocaliła. Beka, po prostu beka. Gdybym kupił botrka, też nie byłoby nic z tym złego w sumie. Maokaj tutaj jest. Weź go, zajmij. Dobra, ja tylko zaautoatakowałem. To jest klon, to jest klon. Wow. Patrzcie, co się dzieje ze mną. Ulti! No i dupa. Nic sobie mogą poradzić. Ale boty jak ci są, boty jak ci są, boty jak ci są, elegancko. Dobra, teraz consumable. Trzeba coś kupić. Zaopatrzenie do skonsumowania. Elegancko, boty. Tak, trzeba pushować. Push wygrywa grę. Speed push. Farm and speed push. No i jungla. Ale dobra, my tu śmiechy, chichy, a tu się naprawdę robi nieciekawie. Przydobył mi się teleport. Właśnie, że w jungle zamiast tepa mieć, zamiast smite'a mieć teleport, nie jest tak chyba niczego złego. Jeżeli pomogą ci przy blue, czy tam przy redzie, to zależy od czego chcecie zacząć i w ogóle czy chcecie w jungle grać tak jak ja teraz, tak randomowo, to może nie być takie złe, szczerze powiedziawszy, zamiast smite'a wziąć tepa.
Wszyscy tepa tak naprawdę. Tep, no może nie wszyscy, no. Dwie, trzy osoby i będzie gitara. Dobra, zasuwamy. Ulti mam za jakieś 15 sekund teraz, 15 sekund. On my way, on my way, trzeba to wszystko zbić, to i to zbijać. Albo nie, już się nie ma co jebać, nie ma co jebać z inhibitorem. Flasha sobie jeszcze na chwilę zostaje, bo może być dupa. Dobra, my z Maokajem chyba to skończymy. Mansze zadziałało, elegancko, MF-ka ma naprawdę dużo szczęścia. Banshee mi już zdjął szmaciarz. Wow, 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 dobra, dobra. Dobra, ja dalej to zbijam. Może to skończę? Dawaj, dawaj, Xin, dawaj. Beast mi olał totalnie. Q nie działa niestety, jak sami widzicie. Właśnie, Q nie działa tylko na inhibitor. Dobra, GG. O Jezus. Dobrze, wszystko, więc to było na tyle. Oczywiście zapraszam do komentarzy, subskrypcji. Mam nadzieję, że mój komentarz, jaki ten gif jest zajebisty, przynajmniej tak mi się wydaje, wam się podobał. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos.